Simon Sebag Montefiore. Stalin. Dwór Czerwonego Cara. Odcinek 38. Oprawcy trzymali się dzięki piciu. Nawet trzeźwi czekiści byli pijani śmiercią. Funkcjonariusz prowadzący dochodzenie w białoruskim okręgu wojskowym wyznał Stalinowi: nie straciłem jeszcze zębów, ale muszę przyznać, jestem trochę zdezorientowany. Stalin podniósł go na duchu. Straszliwy Mechlis przeżył załamanie na początku terroru, kiedy wciąż kierował prawdą. Napisał do Stalina niezwykły list, który daje pewne pojęcie o stresie, w jakim żyli stalinowscy palatyni podczas czystki. Drogi towarzyszu Stalin, nerwy mnie zawodzą. Nie potrafię postępować jak bolszewik. Czuję zwłaszcza ból swoich słów w naszej osobistej rozmowie, kiedy ofiarowałem wam całe swoje życie i swoją partyjność. Jestem absolutnie zdruzgotany. Ostatnie lata zabrały nam wielu ludzi. Muszę kierować prawdą w sytuacji, kiedy nie ma sekretarza ani redaktora, kiedy nie mamy zatwierdzonego tematu, kiedy znalazłem się w położeniu prześladowanego redaktora. To zorganizowany chaos, który może zniszczyć każdego. I zniszczył. W ostatnich dniach czułem się chory z niewyspania i mogłem położyć się spać dopiero o 11 czy 12 w dzień. Jestem coraz bardziej zdenerwowany w swoim mieszkaniu po bezsennych nocach w gazecie. Już czas zrezygnować z pracy. Nie mogę być naczelnym prawdy. Kiedy jestem chory i nie śpię, nie nadążam za tym, co dzieje się w kraju, w gospodarce, w sztuce i literaturze. Nie mam okazji pójść do teatru. Musiałem wam to wyznać osobiście, ale to głupie, fałszywe. Wybaczcie mi, drogi towarzyszu Stalin, te nieprzyjemne chwile, na które was naraziłem. Dla mnie jest to bardzo ciężkie przeżycie. Prokurator generalny Wyszyński też odczuł presję, gdy znalazł na swoim biurku taką oto notatkę. Wszyscy wiedzą, że jesteście mięszewikiem. Kiedy towarzysz Stalin was wykorzysta, skaże was na śmierć. Uciekajcie. Przypomnijcie sobie Jagodę. To wasze przeznaczenie. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Nieustannie pijany Jeżow czuł, że Stalin jest, jak napisał później w liście do swego mistrza, niezadowolony z pracy NKWD, co jeszcze bardziej pogarsza mój nastrój. Podejmował rozpaczliwe wysiłki, aby dowieść swojej wartości. Podobno zaproponował, by Moskwę przemianowano na Stalinodar. Został wyśmiany. Zamiast tego kazano mu zabijać własnych ludzi z NKWD, których chronił. Na początku 1938 roku
Stalin i Jeżow postanowili usunąć starego czekistę Abrama Słuckiego, ale ponieważ kierował wydziałem zagranicznym, zaplanowali to tak, aby nie wystraszyć zagranicznych agentów. 17 lutego Frinowski zaprosił Słuckiego do swojego gabinetu, gdzie inny podwładny Jeżowa podszedł do niego od tyłu i naciągnął mu na twarz maskę nasączoną chloroformem. Potem wstrzyknięto mu truciznę i umarł na miejscu w gabinecie. Oficjalnie ogłoszono, że zmarł na atak serca. Niebawem czystka zaczęła zagrażać ludziom stojącym blisko Jeżowa, kiedy jego protegowany Luszkow został odwołany z Dalekiego Wschodu. Jeżow ostrzegł go przed niebezpieczeństwem. Luszkow uciekł do Japończyków. Jeżow wpadł w taki popłoch, że poprosił Frinowskiego, aby poszedł z nim powiedzieć o tym Stalinowi. Sam nie miałem siły. Jeżow dosłownie oszalał. Stalin słusznie podejrzewał Jeżowa, że ostrzegł Luszkowa. Wyczuwając narastające wątpliwości w stosunku do Jeżowa, palatyni Stalina, którzy dowiedli już swojej gotowości do zabijania, zaczęli donosić o jego pijackich wyskokach i kłamstwach. Podobno zwłaszcza Żdanow sprzeciwiał się poczynaniom komisarza generalnego. Jego syn, Juri, twierdzi, że ojciec chciał porozmawiać ze Stalinem na osobności, ale Jeżow był zawsze obecny. Ojciec zdołał wreszcie spotkać się ze Stalinem sam na sam i powiedział: mamy do czynienia z polityczną prowokacją. Jest to przekonywające, ponieważ Żdanow był najbliższy Stalinowi. Dzieci Malenkowa opowiadają podobną historię. Gdy Mołotow i Jeżow posprzeczali się w Politbiurze w połowie 1938 roku, Stalin rozkazał temu ostatniemu przeprosić. Kiedy inny agent NKWD, Aleksandr Orłow, radziecki rezydent w Hiszpanii, zdezerterował, Jeżow był tak przerażony, że próbował zataić tę informację przed Stalinem. 29 lipca Stalin podpisał kolejną listę zawierającą jeszcze więcej nazwisk protegowanych Jeżowa. Jeżow, zdjęty panicznym strachem i pełen złych przeczuć, zaczął rozstrzeliwać więźniów, którzy mogliby go obciążyć. Aleksandr Uspieński, przebywający wówczas w Moskwie, szef ukraińskiego NKWD, dowiedział się, że w ciągu następnych 5 dni ma zostać rozstrzelanych 1000 osób. Należy zatrzeć ślady, ostrzegł go Jeżow. Wszystkie prowadzone sprawy trzeba zakończyć w trybie przyspieszonym, aby nie można było się w tym rozeznać. Stalin łagodnie zasugerował Jeżowowi, że przydałaby mu się
pomoc w kierowaniu NKWD i poprosił, aby kogoś wyznaczył. Jeżow wybrał Malenkowa, lecz Stalin chciał go zatrzymać w Komitecie Centralnym i ktoś, prawdopodobnie Kaganowicz, zaproponował Berię. Stalin, przekonany zapewne, że człowiek wychowany w kaukaskiej tradycji walk feudalnych, zemst rodowych i skrytobójstw, świetnie się nadaje na to stanowisko, wyraził zgodę. Beria był urodzonym czekistą, jedynym pierwszym sekretarzem, który osobiście torturował swoje ofiary. Nienawidziło go wielu starych bolszewików i członków rodzin skupionych wokół przywódcy. Stalin czuł, że mając u swego boku tego służalczego i mściwego intryganta, zdoła zniszczyć nawet własne skażone, najbliższe otoczenie. Jeżow prawdopodobnie próbował aresztować Berię, ale było już za późno. Stalin widział się z Berią na posiedzeniu Rady Najwyższej 10 sierpnia. Beria przyjechał do Moskwy. Od 1931 roku przebył długą drogę. 36-letni obecnie, skomplikowany i utalentowany Beria odznaczał się wybitną inteligencją. Dowcipny, sypał jadowitymi żartami, złośliwymi anegdotami i ciętymi komentarzami. Potrafił być sadystycznym oprawcą, a jednocześnie kochającym mężem i czułym ojcem. Ale był też erotomanem, którego władza przemieniła w seksualnego drapieżnika. Ten uzdolniony zarządca to jedyny radziecki przywódca, którego można by sobie wyobrazić jako prezesa General Motors, jak stwierdził później jego syn. Potrafił kierować wielkimi przedsiębiorstwami, łącząc prymitywne groźby „zetrę was na proch” z drobiazgową precyzją. Wszystko, co podlegało Berii, musiało funkcjonować jak w zegarku. Natomiast nie znosił pustosłowia i mglistych sformułowań. Był dobrym organizatorem, pracowitym i zdolnym, jak powiedział Stalin Kaganowiczowi już w 1932 roku. Obdarzonym żelaznymi nerwami i odpornością niezbędną do przetrwania na dworze Stalina. Był bardzo sprytnym człowiekiem, przyznał Mołotow. Nieludzko energicznym, mógł pracować przez tydzień bez snu. Beria miał szczególną umiejętność wzbudzania zarówno strachu, jak i entuzjazmu. Wielbiony przez własnych podwładnych, choć często bywał szorstki i brutalny, krzyczał: „Aresztuję was i pozwolę wam zgnić w obozach. Obrócicie się w obozowy proch”. Młodzi ludzie, tacy jak Alosza Mircchuława, którego Beria postawił na czele gruzińskiej organizacji partyjnej, do tej pory wysławiają Berię za jego ludzkie podejście, siłę, skuteczność i patriotyzm. Mimo to Beria lubił się chwalić swoimi metodami śledczymi.
Dajcie mi go na jedną noc, a przyzna się, że jest angielskim królem. Jego ulubionymi filmami były westerny, lecz identyfikował się z meksykańskimi bandytami. Stalin szydził z tego niedoszłego architekta, bardzo dobrze wykształconego jak na bolszewickiego dygnitarza, że jego pensne jest zrobione ze zwykłego szkła i że nosi je tylko po to, aby sprawiać wrażenie intelektualisty. Ów zręczny intrygant, brutalny psychopata i rozpustnik mógłby równie dobrze podrzynać gardła, uwodzić damy i podawać kielichy z zatrutym winem na dworach Chingis Hana, Sulejmana Wspaniałego i Lukrecji Borgi. Ale ten gorliwiec, jak nazwała go Swietłana, wielbił w tych wczesnych latach Stalina, traktując go jak cara, a nie jak pierwszego spośród towarzyszy. Starsi palatyni odnosili się do Stalina z szacunkiem, choć poufale. Nawet Kaganowicz wysławiał go na bolszewicką modłę. Beria jednak bez przerwy powtarzał: o tak, macie słuszność, całkowitą słuszność we wszystkim, wspominała Swietłana. Nieustannie podkreślał, że jest oddany mojemu ojcu, który zrozumiał, że cokolwiek powie, ten człowiek go poprze. Wnosząc na stalinowski dwór posmak egzotycznej Abchazji, Beria miał się stać jeszcze bardziej skomplikowany, potężny i zdeprawowany, choć pozostał wierny marksizmowi. Mimo to w 1938 roku ta kolosalna postać, jak ujął to Artiom, zmieniła wszystko. Beria, podobnie jak wielu przed nim, próbował sprzeciwiać się nominacji. Nie ma powodu wątpić w jego szczerość. Jagoda został niedawno rozstrzelany, a nad Jeżowem zbierały się czarne chmury. Jego żona Nina nie chciała się przenosić do Moskwy, ale Beria był zachłannie ambitny. Kiedy Stalin zaproponował kandydaturę Berii na stanowisko pierwszego zastępcy Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych, Jeżow wtrącił żałośnie, że mógłby być dobrym komisarzem. Nie, dobrym zastępcą, uspokoił go Stalin. Stalin wysłał Własika, aby zajął się przeprowadzką. Niebawem, pozostawiwszy w Tyflisie następcę, Beria zjawił się w Moskwie, gdzie 22 sierpnia 1938 roku został mianowany pierwszym zastępcą narkoma NKWD. Rodzinie przydzielono mieszkanie w ponurym domu nad rzeką Moskwą. Stalin przyszedł je obejrzeć i nie był zachwycony. Na Kaukazie z jego tradycjami luksusu, winem i obfitością owoców dygnitarze żyli lepiej. Beria zajmował w Tyflisie elegancką willę. Stalin zaproponował, aby przeprowadzili się na Kreml,
ale żona Peri odniosła się do tego pomysłu z umiarkowanym entuzjazmem. W końcu Stalin wybrał dla nich arystokratyczną willę przy Małej Nikickiej w centrum miasta, należącą niegdyś do carskiego generała Kuropatkina, niezwykle komfortową jak na standardy politbiura. Tylko Beria miał własną rezydencję. Stalin przyjął nowo przybyłych jak dawno utraconą rodzinę. Uwielbiał posągową, jasnowłosą Ninę Berię, którą zawsze traktował jak córkę. Pewnego dnia, kiedy nowy gruziński przywódca, Kandid Czarkwiani, został zaproszony na obiad do Berii, nagle zadzwonił telefon i zapanował lekki popłoch. Stalin idzie, powiedziała Nina, przygotowując w pośpiechu gruzińskie potrawy. Kilka chwil później się zjawił przy gruzińskiej uczcie. Stalin i Beria śpiewali razem. Nawet podczas terroru Stalin nie stracił do końca swojej spontaniczności. Na pozór Beria i Jeżow zostali przyjaciółmi. Beria nazywał swojego zwierzchnika drogim Jeżykiem, a nawet przyjeżdżał do niego na daczę. Ale na stalinowskim dworze taki stan rzeczy nie mógł trwać długo. Beria uczestniczył w większości posiedzeń wraz z Jeżowem i przejął wydziały wywiadowcze. Rozpoczął też cichą kampanię w celu zniszczenia zwierzchnika. Zaprosił Chruszczowa na obiad i ostrzegł go, że Malenkow utrzymuje bliskie kontakty z Jeżowem. Chruszczow zrozumiał, iż w rzeczywistości Beria ma na myśli jego przyjaźń z Jeżowem. Niewątpliwie Beria przeprowadził taką samą rozmowę z Malenkowem. Najbardziej wymownych dowodów dostarczają jednak archiwa. Beria przekonał Wyszyńskiego, aby poskarżył się Stalinowi na opieszałość Jeżowa. Stalin nie zareagował, lecz Mołotow polecił Jeżowowi: należy wysłuchać uwag towarzysza Berii i pospieszyć się. Mołotow, barometr nastrojów Stalina, Poskierbyszow, przestał zwracać się do Jeżowa na ty, natomiast zaczął odwiedzać Berię. Beria wniósł nowego ducha do NKWD. Szaleńczą gorliwość Jeżowa zastąpił zwarty system terroru administracyjnego, który stał się stalinowską metodą rządzenia Rosją. Ale ta nowa skuteczność nie była żadną pociechą dla ofiar. Beria prowadził wraz z Jeżowem przesłuchania aresztowanych przywódców Kosiora, Czubara i Eichego, których poddano okrutnym torturom. Czubar zwrócił się do Stalina i
Mołotowa, opisując swoje cierpienia. Stalin, Jeżow i Beria zajęli się teraz Dalekim Wschodem, gdzie armia pod dowództwem utalentowanego marszałka Wasilija Blichera w większości uniknęła represji. Pod koniec czerwca spadł na podwładnych Blichera ponury demon Mechlis, zainstalowawszy swoją kwaterę główną w salonce kolejowej, zaczął zasypywać Stalina i Woroszyłowa telegramami takimi jak ten: specjalny korpus kolejowy rozsiewa wszędzie podejrzanych ludzi. Jest 46 niemieckich, polskich, litewskich, łotewskich i galicyjskich dowódców. Muszę jechać do Władywostoku, by przeprowadzić czystkę w korpusie. Po przybyciu na miejsce pochwalił się Stalinowi: zwolniłem 215 pracowników politycznych. Większość z nich aresztowano. Ale czystka nie jest jeszcze zakończona. Myślę, że nie można wyjeżdżać do Chabarowska bez jeszcze bardziej surowego śledztwa. Kiedy Woroszyłow i Budionny próbowali bronić oficerów, Mechlis oskarżył się na Woroszyłowa. Nienawidzili się nawzajem. Stalinowi: meldowałem KC i narkomowi. Woroszyłowowi: o sytuacji w zarządzie wywiadu. Jest tam mnóstwo podejrzanych ludzi i szpiegów. Obecnie towarzysz Woroszyłow rozkazuje zamknąć śledztwo. Nie mogę się pogodzić z sytuacją. Nawet Kaganowicz uważał, że Mechlis był okrutny, czasami przesadzał. Kiedy Mechlis udał się na wschód, japońska armia kwantuńska przekroczyła granicę radziecką na zachód od jeziora Hassan, gdzie wywiązały się zacięte walki. Blücher zaatakował Japończyków pomiędzy 6 a 11 sierpnia i odparł ich z ciężkimi stratami. Stalin, podjudzany przez Mechlisa i zaniepokojony stratami oraz niezdecydowaniem Blichera, zatelefonował do marszałka i zbeształ go: powiedzcie, towarzyszu Blicher, szczerze, czy rzeczywiście macie ochotę walczyć z Japończykami? Jeśli nie macie, powiedzcie wprost, jak komunista. Zjawił się rekin, oświadczył Blicher żonie. Chce mnie pożreć, albo on pożre mnie, albo ja jego. To drugie jest mało prawdopodobne. Rekin przypieczętował los marszałka. Mechlis aresztował 4 oficerów sztabowych Blichera i zwrócił się
do Stalina i Woroszyłowa, aby pozwolili mu ich rozstrzelać bez procesu na mój specjalny rozkaz. Blücher został pozbawiony dowództwa, odwołany i aresztowany 22 października 1938 roku. Teraz już po mnie, mukał Jeżow w swoim gabinecie, w dalszym ciągu dokonując egzekucji więźniów, którzy mogą zwrócić się przeciwko nam. 29 września utracił większą część swojej władzy, gdy Beria przejął rdzeń NKWT, główny zarząd bezpieczeństwa państwowego. Od tej pory kontrasygnował rozkazy Jeżowa. Komisarz próbował się bronić. Zaproponował Stalinowi, aby Stanisław Redens, mąż Anny Aliujewej i zażarty wróg Berii, został jego drugim zastępcą. Stalin nie chciał o tym słyszeć. Jeżow pił w swojej daczy z przygnębionymi kompanami, ostrzegając ich, że niebawem zostaną wykończeni, i snując fantastyczne plany wyeliminowania wrogów. Natychmiast usunąć wszystkich ludzi umieszczonych na Kremlu przez Berię, rozkazał głośno szefowi kremlowskiej ochrony podczas jednej z takich libacji, i zastąpić ich ludźmi wiarygodnymi, po czym wybełkotał, że trzeba zabić Stalina.